Nasze miasto z całą pewnością kryje jeszcze i będzie kryło wiele tajemnic, ale postaramy się chociaż część z nich Państwu odkrywać. Tym razem udało nam się trafić na ulicę Dibuła w Opolu, do kamienicy, w której, jak się okazuje, znajdował się pewnie, być może jeszcze przed wojną, a być może w czasie wojny, schron, który później mieszkańcom tej kamienicy, mieszkali tutaj chociażby polscy kolejarze, którzy przybyli tutaj do Opola, znajdowały się piwnice. Krzysztof Stecki, historyk, pasjonat przede wszystkim, no i kocham Opole i opolskie, to właśnie wasz portal odkrył niejako na nowo to miejsce. Krzysztof, czy rzeczywiście te elementy, które tutaj się znajdują, to są elementy schronu? Czy ta piwnica zmieniała swoje przeznaczenie? Oczywiście, że to są elementy schronu, ale wcześniej była to też normalna piwnica, bo kamienica pochodzi z lat 20. minionego wieku. Wtedy została zbudowana. Po okresie plebiscytu i powstań, kiedy tą część miasta zabudowywano na potrzeby tych, którzy stamtąd, z tej polskiej części Śląska, przyjeżdżali do Opola. No a w czasie wojny przystosowano ją do celów ochrony ludności przed nalotami. Przy czym stoimy w miejscu głównym wejściu do schronu. No właśnie, on tak? Jest niezwykle, niezwykle ciekawe. Opowiedzmy o nim. To no. Są drzwi no, niesamowicie masywne. No, dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, jak... W nomenklaturze to są drzwi gazoszczelne. Aha. Tutaj jeszcze kiedyś była uszczelka w tym miejscu. A tam, gdzie jest, w tej chwili znajduje się kamera, to jest śluza. Taka przedsionek schronu. Czyli który to zabezpieczał tak? Lepszą ochronę przed dymem, pyłem, no gazem, to trudniej byłoby zabezpieczyć taki schron, ale przede wszystkim przed tym, co mogło czekać w czasie nalotu, czyli właśnie dym i pył, to żeby ludność zgromadzona tutaj się nie udusiła po prostu. To jest, proszę Państwa, ten przedsionek tego miejsca, do którego Państwa teraz zabierzemy. Zobaczycie właśnie, jak mogli właściwie, bo możemy hipotetyzować, jak mogli spędzać tutaj czas, a na to też są chyba dowody, że tam ludzie musieli jakiś czas przebywać, właśnie bezpośrednio już w tych miejscach, pomieszczeniach, dziś nazwalibyśmy ich piwnicznymi, a wtedy na pewno służyły jako schron. Zajrzyjmy zatem tam do tego miejsca, bo jest tam niezwykle dużo ciekawych elementów. Tutaj możemy się na chwilę zatrzymać, bo mamy tutaj... To jest to, co mówiłeś, ta druga część tej śluzy. Mamy wejścia do dwóch schronów, do dwóch jakby kamienic przewidziana tutaj. Oczywiście była tu na pewno wcześniej komisja, o czym świadczy napis, za który za chwilę pokażemy, która pomierzyła te pomieszczenia i obliczyła, dla ilu osób maksymalnie są one, mogą być przeznaczone, to co znajduje się też na tej ścianie. To zaraz to Państwo zobaczą. No tak, 10. Zgadza się. Czyli w tym pomieszczeniu tu mogło być ich 10. Czy to pomieszczenie jest w jakiś sposób specjalny, nie, niestety, zbudowane, wystarczy spojrzeć na strop. On to jest cegła zwykła i gdyby niestety przydarzyło się bezpośrednie trafienie, nie było szans tutaj. Czyli to tylko schron z nazwy, tak naprawdę? Tak, tak, niestety. No, to jest tymczasowe. Tych schronów dla ludności Niemcy nie byli w stanie wybudować dla milionów ludzi, więc przynajmniej postanowiono zabezpieczyć przed nie tyle bezpośrednimi skutkami nalotu, ale tymi pośrednimi. Czyli właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, dym, pożary i tak dalej, tutaj mogli przetrwać. A pamiętajmy, że alarmy ogłaszano, jak tylko, że tak powiem, na horyzoncie pokazały się wrogie samoloty. Jeszcze nie wiedziano, gdzie dokładnie lecą, więc dla pewnego obszaru ogłaszano alarm. No i wtedy ludność musiała zejść do takich schronów i spędzili wiele godzin, dopóki alarm nie odwołano. To po paru godzinach następowało. O tych śladach Państwu powiemy. A teraz zajrzyjmy do ostatniej części, bo tutaj też znajdują się niezwykle ciekawe elementy, o którym chciałbym, żebyś powiedział. Pomieszczenie wcale nie jest takie niskie. Zawsze wydaje się, że schron... Klaustrofobiczny taki bardziej, prawda? No. Nie. To rzeczywiście jest dosyć obszerne pomieszczenie. Zresztą tutaj mamy powierzchnię też, objętość większą niż tamta. Ale tu teoretycznie mogłoby więcej ludzi się zmieścić. Ale pamiętajmy, że wtedy ludność cywilna, która mieszkała, to składała się głównie z dzieci albo ludzi starców. No bo mężczyźni na frontach, kobiety zostawały. I tutaj też stały łóżka. Bo tych parę godzin na stojąco czy na siedząco czasami jest trudno wytrzymać. No właśnie, powiedziałeś parę godzin, ale być może tu trzeba było przebywać i dniami. Nie. No, na wypadek rzeczywiście bardzo dużego zagrożenia, czyli walk o miasto, tak.
Wtedy tak, ale w przypadku nalotów nie. A o czym mogą świadczyć te ślady, które mamy przy pierwszym wejściu? To najprawdopodobniej jest dowód na to, że schron był używany wiele razy. Zresztą to znajduje potwierdzenie w źródłach, bo nalotów na Śląsk, nie tylko na Opole, ale w ogóle na ten obszar, na Górny Śląsk, było wiele. Amerykanie wyprawiali się tutaj kilkanaście razy, bombardowali zakłady chemiczne w Zdzieszowicach, Kędzierzynie, Blachowni, w tamten rejon, no ale alarm ogłaszano dla całego obszaru. Zresztą taka była wtedy praktyka, że załogi bombowców miały też wyznaczone cele zapasowe, czyli jeżeli nie udało się głównego odnaleźć czy zbombardować z różnych przyczyn, to nieistotne w tej chwili, no to załogi miały prawo zbombardować coś innego, no i wybierali sobie z listy. No były cementownie przecież, prawda? Nie, mosty były ważniejsze. Mosty były ważniejsze, bo to paraliżuje transport. Przecież, co z tego, że wyprodukujesz czołgi, karabiny, jak nie możesz ich zawieźć gdzieś, prawda? Tak. No tory i wiadomo... Tak. A mosty to jest najbardziej wrażliwy punkt. Zresztą druga połowa 1944 roku to były też uderzenia aliantów właśnie w transport. Transport i przemysł paliwowy, bo zauważyli, że parę lat prowadzona ofensywa powietrzna nie przynosi aż takich efektów w stosunku do kosztów, jakie były ponoszone i wysiłku, no to postanowiono uderzyć w transport i paliwa. No i to okazało się bardzo skuteczne właśnie. Ten budynek, tak jak mówisz, i to miejsce, no też chyba nie zapewniało takiej naprawdę... No zobaczmy, to jest zwykła cegła, nie? Tak, to nie jest żaden żelbeton, żadna stal, to jest zwykła cegła. Mhm. Jest... Sufit też nie wydaje się... Też jest cegły. Te łukowe sklepienia to są szyny i między nimi są ułożone cegły. Czyli to też nie jest coś takiego, bo mogło się przy pocisku... Znaczy bomba by się tu przebiła po prostu. Przebić, tak. No i tu mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz, chociaż typową. Mhm. To jest wyjście awaryjne, co zresztą tutaj jest odnotowane, wyjście awaryjne. Mhm. Czasami malowano je też farbą fluorescencyjną. Takie no tak, żeby było... Tak, żeby wiadomo. Przy zaświeceniu latarką jakiś ciemno, pył. No i tędy po tych stopniach można było uciec, gdyby tamte wejścia zostały w jakiś sposób zablokowane. To tędy można było uciec, przy czym jest to rozwiązanie dobre i niedobre to akurat, gdyż tutaj też mógł gruz spaść. Aha. Dlatego wpuśliliśmy... Ale ono miało też za właśnie zewnętrzną nie szkodzi, też taką ale klamrę, jeżeli prawda? Tam zwaliły się, by się tony gruzu, nikt by tego i tak nie otworzył. Dlatego później zaczęto stosować już w czasie PRL-u takie kominki wentylacyjne pośrodku podwórek, do których prowadził tunel i to były wyjścia, te takie zapasowe, czyli oddalone od murów, gdzie nie groziło właśnie zawalenie ich gruzem. Ale jest kilka takich zaskakujących elementów w tych pomieszczeniach. To jest jeden, nie wiem jak nazwać tam ten element takiego schowka i takiego wejścia wydawałoby się jak do komina. No bo wcześniej komin tutaj jest, bo typowe przecież, no trzeba sadzę jakoś wybierać, więc na samym dole w kominach jest to miejsce, gdzie sadza spada, ale to są pomieszczenia, no takie składziki podręczne, tutaj zapewne była żywność przygotowana, woda, żywność, żeby te parę godzin jakoś przetrwać. Być może też zapas świec czy nafty do lampy, żeby to też w razie zagrożenia móc oświecić. No tak, bo o prądzie nie byłoby mowy. Pamiętajmy, wtedy, że najgorsza jest panika w takich pomieszczeniach, a ciemność wzmaga poczucie zagrożenia w człowieku. Człowiek jest światłolubny i jak widzi światełko w tunelu, no to już mu się humor poprawia. A panika najgorszym rozwiązaniem. No to też ciekawe, że to tyle lat przetrwało, bo to przecież zaraz 80 lat, kiedy mamy te elementy, kiedy mamy węg popularny, czyli taką szafę, która ale zobacz, i elementy, ktoś, które tutaj ktoś są. Ktoś próbował to nawet zmyć i się nie dało. Mhm. Czyli jest to taki obiekt, który możemy potraktować jako taką historyczną, tak no to naprawdę jest ciekawostkę. Tak, ciekawostkę, bo takich do tej pory mało było znanych, tak fajnie, dobrze zachowanych miejsc z tak prawie kompletnym wyposażeniem, tym podstawowym oczywiście nie no ma tak, tutaj... bo są tu różne elementy, Państwo nawet nie widzą, ale to jest to, co tutaj się przez lata tak naprawdę znajdowało. No, Czas się zatrzymał tutaj, to widać, przynajmniej w niektórych przypadkach. I to dzisiaj, no dzięki temu mamy tą łączność z tamtymi czasami, możemy zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Pomieszczenie dziś służące wielu rodzinom jako piwnica. Na pewno w trakcie historii tej ekipy sprzed kilkudziesięciu lat mogło mieć ono ważne, istotne znaczenie. Być dla może tych, decydowało o żyć albo nie żyć. Właśnie. Zresztą jak nam tutaj właściciele mówili, to też jest ciekawe, piwnice były kiedyś przybite między kamienicami, co jest dowodem na to, że przygotowano się do długotrwałej obrony miasta.
bo to były też typowe te połączenia podziemne między kamienicami, ułatwiały przemieszczanie się żołnierzy, jeżeli ulice były pod ostrzałem. To też taka ciekawostka. Staramy się Państwu te ciekawostki ukazywać. Okazuje się, że kilkadziesiąt, niebawem przecież to pójdzie ponad setkę lat, takie miejsca w Opolu są. One dziś są zupełnie inaczej użytkowane, ale są to po prostu świadkowie historii. Tak jest. Krzysztof Stecki, portal Kocham Opole i Opolskie, zaprowadził nas do tego pomieszczenia. Możemy Państwu powiedzieć, że znajduje się ono przy ulicy Dibuła w Opolu i na pewno niesie ze sobą kilka bardzo ciekawych elementów, które postaraliśmy się Państwu dzisiaj przybliżyć. Taka jest właśnie historia naszego miasta.